co usłyszał. Słowa Golka wciąż dzwoniły mu w uszu. Mimo iż Golk był najstarszy, rzadko wymagał, by bracia go słuchali. Częściej zgadzał się na ich pomysły. Mamy się tak po prostu rozstać, przecież jesteśmy braćmi. Owszem, ale gdy każdy pojedzie w inną stronę z wieży, to szansa znalezienia dobrego miejsca na założenie grodu. Leszko, no powiedz coś. W sumie Golko ma rację. Co? Ale? Młody, pomyśl racjonalnie. Przecież będziesz miał swoją grupkę wojów, a do tego nikt nie będzie cię kontrolował. Te słowa zmusiły Cieszka do myślenia. Po pierwsze, będzie miał wojów na wyłączność. Po drugie, nikt nie będzie go kontrolował. Po trzecie, i tak nie ma szans, by sprzeć te zbrać. Zgoda, ale wiedzcie, że to z mojej strony wielkie poświęcenie. Praca osmiechnęli sobie i poklepali rodziną. No to w drogę. Chłopcy, podzielić się na grupy i zwijać obóz. Nie martwcie się, jeszcze się spotkamy. 3 dni od tej rozmowy bracia byli już daleko od siebie. Wjechali na ścieżkę, na której widać było wyraźne odciski kopyt i stóp. Zdziwieni tym odkryciem postanowili jechać dalej. Nieopodal bramy znajdowała się chata. Przed nią na dniu siedzieli gospodarze, którzy zauważyli podróżnych i zawołali do siebie. Witam dzielnych wojowników. Czym mogę wam pomóc? Szukamy miejsca na założenie grodu. Ja i moich dwóch braci rozdzieliliśmy się w tym celu. Rozumiem, że szukacie miejsca z dostępem do wody i łatwym do obrony, nieprawdaż? Po środku mojego sadu płynie rzeczka. Idąc jej brzegiem, dojdziecie do celu. Jak poznamy to miejsce? Rośnie tam niezwykły kwiat o zielonych płatkach. Gdy taki ujrzycie, jesteście na miejscu. Dziękuję pani gospodyni. Nasza wdzięczność nie zna granic. Weź te jabłka. Ich sok oczyści twoje złamane serce. Ciężko podziękował jeszcze raz i ruszył z bojami w stronę sadu, rzucając smakowite owoce. Znalazł się rzeczkę, o której mówił gospodarz, podążyli wzdłuż niej biegu. Kiedy przeszli przez ogromny sad, dotarli do lasu i zniknęli za drzewami. Tereny sadów to dzisiejszych jabłonków na Zaolziu. Nazwa tych jabłek pochodzi od najsłodszej odmiany jabłek.
drogę przez szczytu, a krainę, w której się znalazł. Ładne miejsce! Leszko zjechał z pagórka i dotarł do brzegu rzeki. Jeśli na... Robi się późno. Jeśli nad rzeczką będzie bezpiecznie, rozbijemy obóz. Rano wojownie natknęli się na stado sarn. Polowali dwa dorodne okazy i przeżyli wieczerzę. Wieczerza była znakomita, Leszko już dawno nie czuł takiej sytości. Zanim zasnął, znacie dyzury warta, samiąc ładne porocie świtem. Odwrócił się tyłem do ogniska i nie miał od razu i zasnął niespokojnym snem. Miło mu się, że goni go ogromny, skaczący zwierz. Po całym obozu w blisku skakał do człowieka. Wojownicy krzyczeli, lecz Leszko spokojnie usiadł. Gdy jeden z płazów skoczył mu na głowę, nie wytrzymał i krzyknął. Chłopcy, spokój, zbierać manatki. Tak szybkiego pakowania się nigdy wcześniej na tych ziemiach nie oglądano. Gdy wszyscy byli gotowi, to oddział Leszka ruszył na zachód. Rzeka to Wisła, miasto to Skoczów. Wzgórze to kaplicówka, punkt, który widać z każdego miejsca w Skoczowie. Jeden z wojów otworzył oczy Sokołowi, gdy napierzchnik poleciał w stronę lasu. Wszyscy uzbrojeni w łuki czekali cierpliwie. Nagle Sokół wrócił się na ramieniu Bolka. To u licha. Nagle z lasu wyleciała mała ptactwa wodnego, szczególnie kacę. Było ich tak dużo, że na chwilę przysłoniły słońce. Przerażeni wojowie zaczęli się szykować do odwrotu. Wojownicy ruszyli dalej na południe. Na tej polanie będzie zbudowany drewniany kościół. To miasto będzie nosiło nazwę Karzy. Wjeżdżając na małą polankę ze źródłem po środku, Bolko poczuł niepokój. Nie tylko dlatego, że zauważył kwiaty o zielonych płatkach. Słyszał także, jak ktoś przedziera się przez gąszcz. Uwaga, może zrobić się gorąco. Nagle Bolko zatrzymał się i spojrzał na dowódcę. Ciężko? Słysząc swoje imię, Ciężko również się zatrzymał. Spojrzał w kierunku, którym dobiegał znajomy głos. Bolko? Równocześnie z lasu wyłonił się kolejny oddział. Był to Leszko ze swoim wojskiem. Leszka przystawał i przyjrzał się pozostałym oddziałom. To niemożliwe, Bolko, Ciężko, niech was uściskam. Thank you.
Według legendy Bolko, Leszko i Cieszko spotkali się przy źródle. W miejscu ich szczęśliwego spotkania założyli miasto Cieszyn. Przy źródle zaś zbudowano studnię, którą nazwano Studnią Trzech Braci. Miasto rozrastało się i bogaciło, z czasem dało początek księstwu cieszyńskiemu.